zważywszy na to, że w porodówkach największym zużyciem energii jest ogrzewanie, chciałbym taki na ten temat powiedzieć kilka słów, kilka uwag, które widzimy z praktyki. Energia elektryczna jest coraz droższa, w związku z tym ważne jest, żeby te oszczędności w porodówce były efektywne. Bardzo często obserwujemy sytuację, kiedy wyposażamy budynek porodówki w naprawdę wysokiej klasy maty grzewcze, ale mimo tego zarządzanie takiby tą energią jest nieprawidłowe. Wiąże się to głównie ze słabą regulacją temperatury powierzchni mat, co powoduje, że prosięta nie korzystają tak jakby z tych mat i energia elektryczna ucieka tak jakby w kubaturę i ogrzewa pomieszczenie, co jest rzeczą niekorzystną. Idealnym rozwiązaniem byłoby, gdyby temperatura powietrza w porodówce była na poziomie 18-22 stopni, a temperatura na macie grzewczej od 36 w dół, w zależności od wieku prosiąt. Takie rozwiązanie jest możliwe praktycznie dzięki zastosowaniu sterowników do mat grzewczych, troszkę bardziej zaawansowanych niż ręcznie ustawiane, a mianowicie sterowników, na których można ustawić sobie krzywą dla każdej porodówki, dla każdej grupy technologicznej i nie trzeba pilnować tych parametrów dzień w dzień. Najlepszym wyznacznikiem tego, czy mata porodowa jest dobrze wyregulowana, jest to, że prosięta leżą na tej macie bardzo często i nie omijają tak jakby tej maty. Bardzo częstym błędem jest przegrzewanie pomieszczeń, czyli ustawianie mat grzewczych na temperaturze wyższej niż powinna być. Efektem tego jest, że prosięta nie korzystają z tych mat grzewczych, przez co maty grzewcze emitują dużo więcej energii w powietrze niż powinny, ze względu na to, że prosięta działają troszkę jak izolacja tych mat grzewczych. Prosięta leżące na macie, prawidłowo leżące na macie, ograniczają emisję energii wysyłanej przez matę o 3-4 stopnie Celsjusza.